A więc wszystko ustalone i jasne. Żadnych niespodzianek, wynalazków i importów z Warszawy na jedynce. Do wyborów parlamentarnych z okręgu nr 2, byłe województwo wałbrzyskie, z Platformy Obywatelskiej wystartują te same znane nazwiska. Czy z dobrej strony znane? O tym zdecydują wyborcy. Powiat świdnicki wystawia 4 osoby. Obecnych posłów są to Teresa Świło ze Świdnicy i Robert Jagła z Wierzbnej oraz Jadwiga Wróblewska ze Strzegomia i Krystian Ulbin z Dobromierza. To dobrze, bo jest reprezentacja i jest wybór. Krytycy zaś, uznający się za znawców tematu, twierdzą, że to niedobrze, bo w przypadku choćby Świdnicy głosy zwolenników partii rozłożą się na 2 zamiast na 1 silny głos, w efekcie czego ziemia świdnicka nie będzie miała posła w ogóle. Jest to możliwe, tym bardziej, że sama Platforma liczy na 3-4 mandaty, to wariant optymistyczny, zamiast na dzisiejszych 5. Wiele zależy także od nazwisk, jakie znajdą się na listach innych ugrupowań oraz kampanii, jakie przygotują i przeprowadzą wszyscy. Oto pełna lista kandydatów Platformy Obywatelskiej. Numer 1 Katarzyna Mrzygłocka, 2 Tomasz Smolarz, 3 Robert Jagła, 4 Monika Wielichowska, 5 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 6 Mariusz Szpilarewicz, 7 Zbigniew Szczygieł, 8 Andrzej Lipiński, 9 Teresa Świło, 10 Zbigniew Piotrowicz, 11 Piotr Cugowski, 12 Jadwiga Świnder, 13 Jadwiga Wróblewska, 14 Aneta Krzowska, 15 Krystian Ulbin i 16 Julian Golak. Z okręgu wałbrzyskiego kandydatem do Senatu będzie obecny senator Wiesław Kilian.